Ten moment, kiedy widzę, jak z drugiej strony mego budynku, a więc przez jezdnię, aby przeskoczyć ulicę Mickiewicza, po której chodzi czołg niemiecki i wali do nas z karabinów maszynowych po okrach, ukazuje się, wiem, że są Niemcy, ukazuje się biało-czerwona flaga. Wierzę, że to jest zdrada niemiecka. I mówię, chłopaki, rżniemy po tej fali. No i my po tej fladze, ona się cofa, potem znów się wychyla, potem z innego okna i za pół godziny czy za 15 minut słyszą po linii rozkaz, przerwij ogień od naszych. No więc przestajemy strzelać, potem ogień, dalej walczymy. I potem tak było trzy razy na przemian, wreszcie definitywnie przerwij ogień, kapitulujemy. Okazuje się, że ta biało-czerwona flaga to była autentyczna polska flaga, przywieziona na rozkaz Komendy Głównej ze Śródmieścia przez pułkownika Wachnowskiego. I to pułkownik Wachnowski był parlamentariuszem. Niemcy go przywieźli z rozkazem, żeby Żoliborz kapitulował. I my po kolei schodami, ja byłem ze swoją drużyną na samej górze, na strychu, schodzimy klatką schodową, takim jakimś bocznym wejściem na ulicę. I pod schodkiem leżał mój żołnierz i rzęził, konał, pseudonim Wilk. Już jasno było, w każdym razie nie był dzień. Kilkanaście metrów od wyjścia z kanału stali dwaj żołnierze niemieccy, pamiętam, którzy mi i były kosze wielkie postawione i kazali nam wrzucać broń, którą mieliśmy, wrzucać do tych koszy. Ja podejrzewam, że oni wybierali co lepszą, jakieś polowali na ładniejsze pistolety, żeby sobie się dorobić na boku. Ale jak ja powiedziałem, że mam granat gazowy, to on z obrzydzeniem machnął ręką i wątpię. No ale byli przyjaźnie nastawieni, nie byli żadnym... Znaczy nie było mowy o biciu, rozstrzeliwaniu, o niczym takim. To był zwyczajny Wehrmacht, nie żandarmeria, bo żandarmeria była na Puławskiej, tam na Dworkowej. To byli normalni, brudni, umorocani żołnierze Wehrmachtu i zachowali się normalnie, no śmiali się trochę, może nie. I nas spędzano w kolumnę, i nawet nie rewidowano, po prostu kazano zrzucić tą broń. Formowano grupę, okazało się, że już jest podpisany akt kapitulacji i tam był Wehrmacht i Wehrmacht się cieszył z tego, no bo w końcu dla nich to było zwycięstwo. Tworzono z nas takie kolumny i prowadzono nas do fortu przy Racławickiej, tego fortu Mokotowskiego. Mickiewicza w górę na plac Wilsona, tam już Niemcy nas rozbrajali, moją popeszkę trzeba było zamek wyrzucić, lornetkę podpuszczać. I łukiem prowadzono nas do placu Wilsona w stronę kościoła świętego Stanisława Kostki i po tej prawej stronie zgrupowanie czołgów Panther stało. I ja w oczach mam konającego Wilka, przechodzę koło niemieckiego czołgu, oczywiście towarzystwo wesołe, Niemcy pstrykają, zdjęcia filmują, a na wieży siedzi Murzyn, pamiętam go, była taka kawiarnia podczas okupacji Bodega w pasażu Simonsa. I on tam miał za zezwoleniem niemieckim tę kawiarnię czy samą orkiestrę. Wiedzieliśmy, że się nazywa George Scott. I pan George Scott siedzi na wieżycy i na harmonii gra skoczne melodie. I te dwa momenty, ten konający Wilk i ten Murzyn grający skoczne Niemcom jakieś melodie, Rozmarii czy coś. Nasza kompania wychodziła róg żelazny, róg chłodnej żelaznej. I tak to skończyliśmy z żelaznej w chłodną
to zaraz po prawej stronie był trybunę ustawiony i tam na trybunie von Bach, ten niemiecki generał i tam taka ekipa jego, tak, było paru Niemców na tej trybunie. No i żeśmy maszerowali, ktoś ma komendant w prawo patrzył, a wszyscy w lewo. To tak bez, jakby umówione było. No na to, to im się nie podobało Niemcom. Ja zaraz tylko trybunę minęli, to taki był cały czas po obu stronach. Niemcy z automatami tak klasyfikowanymi strzałów w każdej chwili. I tak na cały czas aż tak. I myśmy szli do placu Hercelego. Na placu Hercelego było zdanie broni. Pamiętam, że tam na forcie wtedy nas zgromadzono. Przyjechał chyba Bach, czy któryś tam z tych dowódców. Przyjechały kuchnie polowe i rozdawano jakąś tam niemiecką grochówkę, taką z proszku i knackerbroty, takie sucharki. Myśmy się cieszyli w ogóle, że żyjemy i że jest słońce i że jest, no, no że jesteśmy, prawda? A zarazem, no, przykro.